Członkowie oraz sympatycy Stowarzyszenia Diabetyków uczestniczyli w dorocznym spotkaniu Łomżyńskie Dni Walki z Cukrzycą. Głównym organizatorem środowiskowego spotkania, tradycyjnie odbywającego się w Szkole Podstawowej nr 10, jest Zarząd Rejonowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Łomży. 19 listopada obchodzimy 19, tak się składa, 19 Łomżyński Dzień Walki z Cukrzycą. Jest to impreza, która integruje ludzi chorych na cukrzycę, ale nie tylko, bo również i społeczeństwo, które nie bardzo jeszcze wie, czym jest to choroba. My chcemy poprzez taki właśnie cykl spotkań uświadomić, że z cukrzycą można żyć, że trzeba tylko o nią dobrze dbać, że trzeba ją leczyć i samemu się zaangażować w to, żeby choroba nie poczyniła postępów typu schorzeń późnych, a więc schorzeń nerek, schorzeń układu krwionośnego, schorzeń układu nerwowego, czy też ostateczność to jest ta stopa cukrzycowa, która jest bardzo już takim nieszczęśliwym przypadkiem dla każdej osoby chorej na cukrzycę, ale to już taka ostateczność. Ktoś, kto dba o chorobę i umie z nią żyć, przeżywa i 40 i więcej, a nawet 50 lat z cukrzycą. Normalnie pracuje, zakłada rodzinę i żyje. No i osiąga swoje cele. Spotkanie było okazją do podziękowania i wręczenia odznaczeń honorowych grupie osób szczególnie zasłużonych w działalności Stowarzyszenia Diabetyków. Do grona instytucji i firm wspierających działalność Stowarzyszenia Diabetyków należy Łomżyński PKS. Dzisiejsze spotkanie jest tym bardziej naszym dla nas wyróżnieniem, że wśród tutaj obecnych ludzi zostaliśmy dostrzeżeni jako firma godna zaufania, godna polecenia. Dzisiaj będzie również wręczane wyróżnienie. Tym wyróżnieniem został obdarzony pan Mirosław Grajewski, kierownik działu przewozów. Jest to osoba bardzo sympatyczna. W tym miejscu chciałbym podziękować za wyróżnienie, które zostało tutaj przyznane jako docenienie pracy naszych pracowników. Ja jedynie reprezentuję naszą spółkę. Natomiast każdego dnia to nasi kierowcy, ich uprzejmość, otwartość, grzeczność buduje naszą firmę, buduje nasz sukces. Chciałbym również tutaj wskazać, że nasze biuro turystyczne organizuje nie tylko wyjazdy turystyczne, ale również pielgrzymkowe. Osoby w podeszłym wieku, osoby schorowane wymagają właśnie takiej opieki Matki Bożej, odwiedzają sanktuaria. Stąd powstała idea otwarcia takiego biura, które właśnie swoją ofertę kieruje również do tych ludzi, którzy do tej pory nie mogli skorzystać i wyjechać w upragnione miejsca, sanktuaria maryjne. W czasie spotkania wręczone zostały także nagrody w konkursie ogłoszonym przez branżowe pismo diabetyków. Wyróżnieni zostali producenci sprzętu medycznego i urządzeń wspierających chorych na cukrzycę. Wszyscy zainteresowani wysłuchali także specjalistycznego wykładu dr Mieczysławy Ołdakowskiej poświęconego profilaktyce diabetologicznej. Żeby do choroby nie doszło, należy przede wszystkim dbać o dietę. Podstawowym składnikiem diety powinny być węglowodany złożone, nie prosto. Dodatkowo, żeby spalić kilokalorie zjedzone, potrzebny jest wysiłek fizyczny. Najważniejsze w żywieniu diabetyka, żeby nie doszło do cukrzycy, należy ograniczać cukry proste. Wiadomo, że obecnie zwiększyło się spożycie cukru znacznie w porównaniu do czasów przedwojennych i tuż powojennych. W związku z powyższym zwiększa się spożycie cukrów prostych, nawet tego cukru, słodyczy, koli, wszelkich napojów słodzonych, wszelkich napojów, które zawierają wysoki indeks glikemiczny i wysoki ładunek glikemiczny. W związku z powyższym trzustka musi wydzielić więcej insuliny, a ta insulina z czasem się wyczerpie z tej trzustki, jak się wyczerpie, to będzie jej niedobór lub brak całkowity. A niedobór insuliny lub brak powoduje wzrost cukru we krwi. Wzrost cukru we krwi powoduje powikłania. No i nakręca się choroba z powikłaniami kardiologicznymi, okulistycznymi, neurologicznymi, nefrologicznymi. I żeby do tych powikłań nie doszło, trzeba wcześniej zahamować zachorowalność na cukrzycę, przy leczeniu cukrzycy dbać o prawidłowe leczenie cukrzycy,
żeby do tych powikłań nie doszło. Ale żeby nie doszło do zachorowania na cukrzycę, to trzeba myśleć o tym, żeby społeczeństwo żywiło się zdrowo. Zdrowo to znaczy zwracało uwagę na pokarmy spożywcze. Najmniej pieczywa pszennego, najmniej produktów bardzo rozdrobnionych, rozgotowanych, przygotowanych tak na szybko. To jest bardzo niebezpieczne, bo to ma bardzo duży ładunek glikemiczny. No i wtedy siłą rzeczy, jak dostarczymy dużo cukru do organizmu, musi wydzielić się z naszego organizmu, czyli z trzustki, ta insulina, która wprowadzi ten cukier do komórki mięśniowej, wątrobowej, mózgowej. W komórkach tych cukier ulega spaleniu, no i daje nam kalorie do życia. No i jeśli nadmiar dostarczamy tych kalorii, to wiadomo, że tyjemy. No i teraz oczywiście około od 40 do 60% społeczeństwa jest otyłych lub ma nadwagę. No i w związku z powyższym większa masa ciała, większa potrzeba insuliny na kilogram wagi ciała. Jeśli przeciętnie człowiek zdrowy potrzebuje na kilogram od 0,5 jednostki do 0,7 jednostki insuliny. Jeśli ważymy 50 kg, to na dobę potrzeba nam 25 do 35 jednostek insuliny. Przeciętnie dla zdrowego. Jeśli my wyczerpujemy tą insulinę z naszej trzustki na dobę w większym procencie, to z czasem ten narząd nam się zużyje. Trzustka wydziela bardzo ważne enzymy do przewodu pokarmowego i wydziela do krwi hormony, czyli glukagon i insulinę. Glukagon podnosi cukier, uwalnia z zapasów wątrobowych z glikogenu, z komórek alfa jest wydzielany trzustka, a insulina jest wydzielana z komórek beta i ona właśnie tylko odpowiada za poziom glikemii w organizmie. Nadmiar obniża cukier we krwi, a niedobór zwiększa poziom cukru we krwi. W ten sposób dochodzi do cukrzycy. Spotkanie środowiskowe oraz codzienna działalność stowarzyszenia jest możliwa dzięki wsparciu licznego grona sympatyków i przyjaciół stowarzyszenia. Jest kolejna okazja, że możemy się spotkać z rodzinami chorych na cukrzycę, z chorymi na cukrzycę. No, z chorymi na cukrzycę pracujemy w zasadzie na co dzień, we wtorki, w każdy wtorek dyżur. No a dziś okazja taka, po raz 19 już w naszym mieście obchodzone są dni związane z chorymi na cukrzycę. No i jest okazja teraz, żeby nie tylko życzyć dobrze i jak najdłużej, żeby żyli ci chorzy, żeby rodziny miały mniej kłopotów, ale z całego serca chciałem podziękować wszystkim sponsorom, bo na każdą okazję, gdzie się zwracamy do sponsorów, spotykamy się z życzliwością i chcielibyśmy dziś z całego serca podziękować, że potrafią podzielić się tym, co mają, z nami. W czasie spotkania prowadzone były także badania profilaktyczne oraz prezentacje firm medycznych. W części artystycznej wystąpił zespół Kurpiowski, Łomżyniacy.